Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku serii Q&A. Było bardzo mało pytań, także jeżeli ktoś ma jakieś pytanie do mnie, to może oczywiście zadać je w komentarzu tam na YouTubie. Jest tutaj Kirik, zadał pierwsze pytanie. Jakim aparatem nagrywasz i za ile go kupiłeś? Macie wyświetlone ją tutaj. Jest ona w opisie. A cenę nie podam wam, ale możecie sobie sprawdzić sami. Mistrzu gier. Titan, podaj mi swój Steam, bo cię kiedyś miałem, ale od kiedy dostałeś tego waka, nie wchodzisz. To jest proste. Od kiedy dostałem waka, nie mam Steama. Usunąłem Steama, się po prostu zdenerwowałam, jak można dostać drugi raz waka. Zdenerwowałam się i w tym momencie już tak naprawdę nie wchodzę na Steama, nie mam konta żadnego. Nie korzystam z żadnych gier, które są na Steamie, więc też logiczne jest, że nie można mnie znaleźć po prostu na Steamie, prawda? Także nie podam Steama, ponieważ nie mam Steama. Bartosz Kazioch, czy twoi koledzy wiedzą, że nagrywasz? Na pewno niektórzy wiedzą, na przykład Kirix jest moim kolegą, więc on pewnie wie. Natomiast tacy moi koledzy z klasy nie wiedzą, ponieważ ja ten kanał założyłem w wakacje, więc też niektórzy nie mieli się po prostu jak dowiedzieć. Ale myślę, że jak zacznie się rok szkolny, to powiem, że tam coś nagrywam. Więc tak pół na pół, nie? Niektórzy wiedzą, niektórzy nie. Ale chyba większość nie wie. Szerszeń MD. Na moje pytanie nie odpowiedziałeś. No właśnie, mówiłem, że odpowiem na wszystkie pytania, ale na szersze, na twoje nie odpowiedziałam. Dlaczego? Ponieważ to musiało być, musiało to tak wyglądać, że ja nagrałam filmik i dopiero po nagraniu filmiku, po zmontowaniu tego filmu, dopiero ty zadałeś pytanie, więc ja nie miałam jak go wziąć, bo ja już ten cały filmik nagrałem. Kapi 11, sub za sub, proszę bardzo. Kapi, jestem na twoim kanale, nie wiem czy to widać, jestem na twoim kanale. Proszę bardzo, Kapi, subskrybujesz, także oczekuję tego samego od ciebie. Ostatnie pytanie. Ogor Team, zatańczysz na ulicy? Nie. Odpowiedź jest jasna i prosta. I tutaj nie ma co tłumaczyć. Po prostu nie. A ty zatańczysz na ulicy? Także to by było na tyle w tym odcinku Q&A. Oczywiście pytania zadawajcie na dole. I jeżeli ktoś to ogląda z takich moich starych, naprawdę starych, starych kanałów, starych widzów, to też mi może założyć jakąś tam grupę na Facebooku, bo ostatnio, znaczy ostatnią grupę jaką ja miałem, to Bernie Games mi założył i to były elektrycy. Natomiast już teraz no ten kanał jest inny i też w sumie no powinna być grupa inna, więc jeżeli ktoś by chciał dla mnie założyć grupę, to też może tam w komentarzu podsyłać link. Ja też zrobię o tym odrębny filmik, gdzie po prostu reklamuję, że to jest moja grupa, tylko na to możecie wchodzić. Tak, więc jeżeli jakieś będą inne strony moje, inne profile, konta, to znaczy, że to nie ja. Tak. No i to tyle. Na razie, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.